dzisiejsza sesja to przede wszystkim kwestie podsumowań bezpieczeństwa sanitarnego, pożarowego i tego zależnego od policji. Jakby pan skomentował. Tak, no jest to sprawa, którą zajmujemy się nie tylko na sesji, ale także przy okazji posiedzeń komisji czy też pracy zarządu. Mogę powiedzieć, że kwestia sanitarna naszego powiatu wygląda dosyć dobrze i tutaj większych problemów nie ma. Inspekcja sanitarna działa właściwie zgodnie z prawem. Jakość wód poprawia się, jakość wody używanej do celów spożywczych także, chociaż no, czasami zdarzają się jakieś sytuacje kłopotliwe, ale to są incydenty. Tutaj można powiedzieć, że stan sanitarny naszego powiatu jest dobry, nie ma większych problemów również z chorobami zakaźnymi. Jeśli chodzi o zdarzenia, którymi zajmuje się Straż Pożarna, to ze względu na suszę w miesiącu kwietniu, szczególnie na początku, do pierwszej połowy maja było dużo zdarzeń związanych z pożarami. Ale tutaj mamy dużą ilość samochodów, także około 100 bojowych w ochotniczych strażach pożarnych i razem straż zawodowa i straż ochotnicza są w stanie wykonać wszystkie zadania, jakie przed nimi stoją. Można powiedzieć, że nawet mamy troszeczkę więcej tego potencjału niż w danej chwili potrzeby, ale to pozwala właśnie w sytuacjach takich trudnych, kiedy jest więcej zdarzeń, zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom naszego powiatu. W tym roku zresztą też jeszcze 4 jednostki otrzymają nowe samochody przy wsparciu różnych środków, a więc ministra spraw wewnętrznych i administracji, marszałka województwa, funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej powiatu i gmin, czyli ten potencjał zostanie jeszcze wzmocniony. Także w miarę sprawnie przebiegają akcje nie tylko na drogach, ale z zakresu ratownictwa technicznego. Można powiedzieć, że tutaj Straż Pożarna zdaje egzamin z wszystkich zdarzeń, jakie są na naszym powiecie. Również policja prezentowała swoje wyniki. Bezpieczeństwo na terenie powiatu należy ocenić dobrze, prawidłowo. Nieco wzrosło zagrożenie narkotykami w stosunku do lat poprzednich, ale ogólnie praca policji jest wysoko notowana zarówno w porównaniu do innych placówek na Mazowszu, jak i kraju, i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców jest relatywnie duże. Powiat stara się uczestniczyć we wszystkich jakichś zagadnieniach poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu. I jeśli takie będą potrzeby, to również powiat wspiera finansowo przedsięwzięcia policji na naszym obszarze. Czyli generalnie można powiedzieć, że to bezpieczeństwo sanitarne, pożarowe, techniczne, jak i zagrożeń ze strony przestępstw na terenie naszego powiatu jest relatywnie niewielkie. Prace tych służb oceniamy pozytywnie. I dzisiejsza informacja, można powiedzieć, przedkładana Radzie Powiatu to potwierdziła.